Cześć, dzisiaj jesteśmy nad takim stawem, bardzo nowoczesne rozwiązanie. Jest to staw kwalifikowany jako typ czwarty, pewnie jak już wiecie, dlatego że ma zewnętrzny filtr, czyli filtr zraszany. Taki minimalistyczny układ, oczywiście nasza technika filtracyjna i cykl wygląda w ten sposób, że oczywiście mamy spółzdenny, mamy skimmer, zaraz zobaczę, czy będzie widać, jest tutaj. Tutaj w ścianie jest skimmer. Woda dostaje się do komory, po komorze przepływa na filtr zraszany, tutaj, na Neptuna. Zobaczcie, tutaj akurat widać, jak to jest zbudowane. To są dysze zamontowane. I po uzdatnieniu wody na Neptunie woda będzie przepływała do strefy filtra hydrobotanicznego. Tutaj zobaczcie, mamy wodę nalaną i to mamy ten proces sukcesji, a więc na razie po nalaniu jesteśmy na etapie zazielenienia wody, czyli fosfor został zużyty przez glony jednokomórkowe i dlatego mamy zieloną wodę. Za chwilę będzie podawana szczepionka z żywej wody, czyli to z jakiegoś innego stawu, który już jest rozwinięty, albo z jeziora, i wytworzy nam się zooplankton, który tą wodę wyczyści. Tak, i po hydrobotanice woda tutaj przez te zęby smoka będzie wpadała do strefy kąpielowej. Tak to wygląda. Nowoczesne rozwiązanie. Pokażemy, jak to już będzie zrobione. Także dzięki bardzo, na razie.